ulicy Dobrej, ta kolejka tutaj, jak jest przystanek w kierunku centrum, to wcale nie jest jeszcze największa. Tutaj nieraz to nie było tego całego 500, nie, SA5, bardzo długi okres czasu, a powinien jakoś się dać usystematyzować, proszę Państwa. Tutaj mamy napis w różnych językach świata. Wystarczyły te napisy w języku hebrajskim. Państwo zobaczą, i Żydzi doprowadzili do zmiany prawa Bożego, do usunięcia prawa Bożego, usunięcia zakonu mojżeszowego. No, ale my nie tylko tutaj o zakonie mojżeszowym mówimy. Prawie Bożym ogólnie, prawie Bożym jako Bożym prawie. Jeżeli chodzi na przykład o dekalog, o 10 przykazań, na które to przykazanie Kościół katolicki w Radiu Maryja, jak słuchamy, powołuje się, że prawo, że zakon, że Polska stoi prawo, zakon, prorocy. No wcale nieprawda, że stoi, bo przykazania powywracane, pozmieniane, a przykazania mają gdzieś, skoro Biblię samą wyrzucają do śmietnika. Dzisiaj kobieta była, proszę Państwa, jak jechałam na Wolę, właśnie w tym kierunku, co ta kolejka tu stoi, na Wolę, to baba na szyi miała krzyż. Czy ten krzyż oznacza, że ona jest bardzo religijna? No właśnie, że niekoniecznie. Tak samo jak i, proszę Państwa, budowano dom, bo dzisiaj też mówimy o budowie domu. Cegły znakowano krzyżem. Dlaczego? Dlatego, że to wcale nie był krzyż i nie oznaczał to narzędzia tortur, na którym zginął Jezus. No bo Jezus zginął na palu. Także, proszę Państwa, będziecie stale się patrzeć, a nie będziecie widzieć, Jezus do faryzeuszy powiedział. Będziecie słuchać, a nie będziecie słyszeć. Oczywiście, że tego, co trzeba, nie będziecie słyszeć. Także Państwo zobaczą, co to znaczy, że chcieli być mądrymi, a stali się głupi. Faryzeusza to przecież to nie byli studenci. Studenci to są, wiesz, uczeni przez faryzeuszy. Uczeni. No to co dopiero ci studenci? To jest nic. To jest nic. No i taki debilek, proszę Państwa, bo to zawsze ma duży łeb i karłowaty to jest. Powinien pojechać do Izraela, zobaczyć, jak to jest. I jeżeli chodzi o te banki oszustystyczne, jeżeli chodzi o lichwę, krętactwa i złodziejstwa wszelkie, no to trzeba pojechać tam sobie do Izraela, bo ja widzę, że proszę Państwa, wcześniej czy później to czeka. No albo się ludzie przerzucą na inne. No proszę Państwa, czy Państwo sobie wyobrażają, że żeby Jolanta Mąkosa, która studiowała prawo, proszę Państwa, od dołu do góry, od góry do dołu, czy ona będzie pracowała w sądownictwie? No właśnie powiedziała, że nigdy. No to przecież świadkowie Jehowy nie będą też uczestniczyć i w tym wszystkim, proszę Państwa. Świadkowie Jehowy nie będą uczestniczyć i w tym wszystkim.